Siema, siema, hejo. Dzisiaj czas na zmiany, w Raptoru. Tak jak widzieliście, mam taki wydech po 500. No i jadę do warsztatu właśnie zmieniać ten wydech na ten. Czyli ostra, gruba przeróbka będzie. Już poprzespawane, poprzerabiane właśnie do grabbara. Te wszystkie elementy, które trzymają i lampę, i kierunkowskazy. I tablicę rejestracyjną. O, właśnie. Zaraz będę to przymierzał. Także znalazłem fajny warsztat, który mi po prostu tą przeróbkę zrobi. I już nie będzie Duncan Racing, tylko będzie FMF. Uwierzcie, FMF i ten, to w ogóle tutaj nic nie pasuje. Zobaczymy efekt końcowy, jak to będzie wpasowane. Czegoś, co nic nie pasuje, ma wyjść coś, co będzie petarda albo kozak. Nie wiem, zobaczymy. No nie uwierzy ci, nie do wiary. Pan powiedział, że mam jutro w południe przyjechać zobaczyć. W szoku jestem. Takiego ekspresu to ja nigdy nie widziałem. Zawsze było tak, a może, no pomoże, niech pomyślę, a może to, a może tamto, a tu? Pan przyjedzie w południe jutro, no to przyjadę, tymczasem. Zmiana w wizualizacji kłada Raptora Yamaha 700, także pora na wizualizację mojego wizerunku, czyli wlatuje na imieniny do mnie nowy kask Airoch 3. Jak wiecie, u mnie się nic nie marnuje. Któryś z tych kasków trafi do Kuby. Pewnie będzie to ten. Żółto-czerwony Six Days. Ten będę miał po prostu jako zamiennik. Lada moment odbieram Raptora po tuningu. Moment. To jest mój prezent imieninowy. Prosiłem Was na Instagramie, żebyście podpowiedzieli mi, który kask pasuje do Raptora. No praktycznie wszystkie głosy wskazywały na ten, który tutaj właśnie się w tym kasku znajduje. Zamówiłem Estę, tak samo jak zawsze Airochy zamawiam. No i teraz jak to się wyciągało? Słuchajcie, tak to wygląda. Nie wiem, co tu jest, zaraz zobaczymy w tych małych paczuszkach. O, tak teraz pakują, zobaczcie. Pięknie, czyli tutaj dodatkowy pewno nadaszek. Torbę dali, słuchajcie, torbę dali. No już to jest kozackie po prostu. Czy ty to widziałaś? W życiu nie widziałem, nigdy nie dostałem takiej torby. Były jakieś torby do Airocha, ale nie takie. Były worki, jak już. Worki? Takie. Jest! 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 Łojen. Bayer. Siedzi, ale jaki duży wizjer ja mam. Szok po prostu. Pole widzenia jest naprawdę wielkie. Jest zupełnie innym kaskiem. Teraz tylko czekać Raptusa, odebrać i przymierzyć, nie? Jak to będzie wyglądało. Teraz czas odebrać Raptusa z tuningu. I będzie wielki pokaz. Powiem Wam, że wizjer jest zawodowy w tym Airochu trójce. Widzenie w ogóle, szerokość kąta. Już się nie mogę doczekać, właśnie jadę odebrać Raptora. Jestem ciekawy, czy ta zmiana tuning wyjdzie dobrze. Nie wiem. I tak dzięki Wam po prostu jest, bo ciągle mnie namawialiście, pisaliście. Sam bym chyba raczej nic tam nie wykombinował. Thank you.
Ten F, jaki malutki, schowany, ale jaką robotę robi. Idealnie pasowały otwory, wszystko. A ja chciałem sprzedać takie cudo. Nie wiedziałem, co mam w garażu. Ale jeszcze sobie takie kuku zrobiłem, nie? Z kierunkowskazem. Zaraz wymienię ten kierunkowskaz. Skręcę cały tył, bo mam cały tył już przerobiony. Te rolki, czyli grabbara. Błotniki będą też przykręcone. Tablica rejestracyjna. Wszystko będzie działać. Wszystko będzie buczyć. No tak sobie przypadkowo załatwiłem kierunek. Kuba to by się uśmiał. No sobie wszedł między zębatki i pociągu, jak tutaj wjeżdżałem, bo nie był przykręcony. Kupiłem inne, ale powiem wam, że nie wiem, czy tam częstotliwość jest inna, ale gorzej to działa ten kierunek, zaraz wam pokażę. Powinien działać tak. A ten z tyłu działa. Tak, brakuje mu po prostu. Niepełny. Obwód się zapala. A tu muszę sobie wymienić gąbkę Protapera na Yamaha. Tylko muszę do tego odkręcić licznik. Tak tu jest to sprytnie zrobione. Żegnaj stary wydechu. Nowy stary, stary nowy. Założone. Teraz to pasuje. Taka pierdółka, a ile daje, nie? Od razu widać, że to Yamaha. Niektórzy z was zgadli, że tam z wydechem będę kombinował. Siedzi Yamaszka. Odpalimy jeszcze. Koniec. Na razie.